Hej, z tej strony Deku i kontynuujemy przygody na planecie Eivy. A my musimy się dostać właśnie za to miejsce. Mamy tam umiejętność Hanaru, która nam umożliwia tutaj przejście. A nie do wiarki, mówili, że nie przejdziemy. A, przeszliśmy. Stapun. Dawaj fotkę. Cześć, mogę przejść? Hasło? Daj spokój, nie ma żadnego hasła. Jesteś ziemianką, ale jesteś mądra. Brawo, brawo. I będziemy potrzebowali jeszcze zaklęcie wstrzymania czasu, więc... sobie zrobimy kombinację. O! Jakieś stwory tutaj gdzieś będą do przyteleportowania. Dwie sztuki tego. A tych jeszcze chyba nie widzieliśmy. To są te. Tylko nie mamy Krista. I nie mamy Ushuna. Auć. Tu mi chyba nic nie zrobią za bardzo. Jak nie to tam to coś mi zrobiło. Ty się możesz tu przenieść. Dawaj, Krista. Jeszcze raz, Kryścik. Okej. Kurde, nie zrobimy fotki, jak byli. Przemienieni. A może mieliśmy? A na pewno nie zrobiliśmy usunięcia tych kamyków różnych. Ona się zawsze mu przyda. Zawsze, że pierwszy raz się nimi bawimy, to się z nimi pobawimy na nagraniu. I jeszcze go pogłaszczemy. Się rozłączymy i pogłaskać jeszcze. Nie wiem, czemu nie mam takie wrażenie, że słuchając tej muzyczki, patrząc na to zniszczenie i to, że odsyłamy niewolę prawdopodobnie. Trochę tak smutno z tymi zwierzaczkami. Nie wiem, jak wy sądzicie. Aczkolwiek nie wiem, jak się gra w ogóle skończy, więc to też tak inaczej jest. Bo niby mamy misję ratującą. No, dawaj rzutko. To usuniemy. Cześć. Ziemianka. To istotnie wskaźnik gwałtownych wahań. Że co? Wniosek nasuwa się sam. Przejściowe elementy informatyczne stają się dynamiczne, niestabilne, proaktywne. Dekonwencjonalizacja wchodzi w początkową fazę. Nadchodzi zmiana. Rozumiem. Istnieje szansa, że wskażesz mi dynamiczny sposób na dostanie się do nowej Lanlani. Moglibyśmy, jednakże nieużytkowana wartownia ziemia przed nami stanowi fundamentalną przeszkodę.
Brama przed nami jest zniszczona. Podejmujemy ostateczne rozwiązanie mechaniczne i już niebawem dokonamy przełomu. Prawdopodobnie. Czy jesteś jakimś namem naukowcem? Cała ta taksonomia jest mglista, a kategoryzacja błędna, ale upraszczając, owszem. Zbieramy notatki naukowców ziemian, którzy byli tu przed tobą. Znalazłeś kiedyś notatki doktora Duponta? Och, masz na myśli Michaela? Oczywiście, wybitny biostatystyk. Super, czy przypadkiem w tych notatkach jest coś o czymś zwanym TA? Szukam pewnego stworzenia, taki nazwał TA. Czuł za zabawny zbieg okoliczności. Szukamy dokładnie tego samego punktu danych. Wszystkie dotychczasowe notatki Michaela Duponta wskazują na istnienie TA, aczkolwiek w żadnej z nich nie znalazł się jednoznaczny opis. Chcielibyśmy przeprowadzić metaanalizę niezorganizowanej bibliografii w celu oceny. Chcę zebrać palm topy. Twoje konkretne podsumowanie jest bardzo odświeżające. Tak, chcemy więcej notatek, niestety. Niestety ta opuszczona baza jest pełna widnących stworzeń, prawda? Zgadza się. Jesteśmy namem, który ceni słowa, nie czyny. Jeśli przyniesiesz nam notatki Michaela, w zamian otrzymasz naszą przydatną pożyteczność. Mianowicie, deblokadyzację zniszczonej bramy prowadzącej do nowej Lanlani. Za przysługę, co? Dobra, czemu nie? Wrócę do ciebie z notatkami. Ale dawaj najpierw fotę. Dobra, ja bym chyba tutaj się na spokojnie zajął zwierzakami. A potem pomyślimy, co dalej. Po drugiej stronie. Nie ma miejsca. Faktycznie nie ma miejsca. Tu mamy notatkę doktora Kratevasa do doktor Tour. Pani obawy są uzasadnione, ale proszę pamiętać o byciu praktycznym. Nie możemy tracić czasu na drobne lokalne sprawy. Przede wszystkim potrzebujemy stacji dla kapsuł ratunkowych. Może czuje się pani tutaj jak w domu, wśród obcych istot, ale niektórzy z nas muszą stawić czoła rzeczywistości. Jeśli coś pójdzie nie tak, musimy mieć możliwość ewakuacji. Duży hangar z kilkoma egzoatmosferycznymi kapsułami powinien wystarczyć. Jeśli chodzi o inne środki badawcze, są one niezbędne dla mojej pracy. Proszę się nie wtrącać, i tak mam już opóźnienia. Aha, gdzieś tu mamy coś ciekawego do znalezienia. Ale blisko śmierci było. Gachulku, potrzebuję cię. Na razie nie będę przenosił nigdzie. A po prostu włączymy sobie generator. Hangar door is jammed.
Tu drzwi były zamknięte z drugiej strony, ale to są tylko te drzwi do przejścia. Tu byliśmy. A gdzieś tutaj mi to było. Tylko potrzebujemy tą umiejętność. Zamknięte z drugiej strony dalej. O-o. Za długo tu byliśmy. Jest drabina. Mocny napój na wytrzymałość. Okej. Bez tego lepiej tutaj się nie poruszać. A czemu to tak chrupie mi nagle? To tutaj na górze chyba będzie do usunięcia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jeszcze jedną rzecz mamy do zrobienia. A mianowicie przeskoczyć tu na drugą stronę. I... Co? Właśnie. Another strange non-artifact. Artefakcik do zrobienia był zdjęcia. Jestem ciekaw, czy jest tutaj więcej zakończeń w tej grze. Trollkę to już wcześniej widziałem. Ale nas głównie interesuje hangar. Ale tamten hangar. To jest na dole. Teraz kwestia, jak ktoś na dół. Mamy jeszcze jedną terrorkę. Okej, to od razu bym usunął. I tu mamy... rolkę. Nowa lanlania. Tylko tędy nie wejdziemy. A, tu jest drabina na dół. Dobra. Odczep się od tej drabiny. Apteczka. Jeszcze jedną potrzebujemy. Duży ten portal w tym rejonie. Jeszcze coś na górze mamy. Ale to już raczej nic takiego istotnego. These must be Dr. DuPont's files. And a key? A może istotnego tutaj mamy. Czy
Mało mi to miga. Doktor Dupont, notatki terenowe 1. To duże stworzenie, o którym wspomniałem w poprzednich notatkach, ma kluczowe znaczenie dla ekologii bagien. Oczywiście nie jestem zadowolony z nazwy. Ta wybrana przez namów jest taka delikatna. Nie pasuje do istoty, która wzbudza totalny podziw. Takie było moje pierwsze wrażenie. To było totalnie niesamowite. TN, jasne, na razie nadam mu taką nazwę, a dokładniejszy opis zrobię później. Ale do tego potrzebuję moich poprzednich notatek z hangaru. Czy ten jeden punkt wykorzystam do czegoś? Nie wykorzystam. Dwa punkty potrzebujemy minimum. Tylko nie podoba mi się, jak ta gra zaczęła mi chrupać nagle. A widzę, że włączenie DLSS-a nie pomaga. No, czekając by się tam dało radę wejść. Ale na potrzeby gry musieli zrobić drzwi. Crashpods. I hate these. No, where's that file? Feromony. Notatki tano się ładnie świecą, widać jest daleka. Notatki terenowe 2. Nazywają go Mahrisik. Jest wspaniały. Tak stary jak to starożytne drzewo w dżungli Nari, według namów. W danym momencie istnieje tylko jeden Mahrisik. Gdy jest bliski śmierci, uwija się wokół swoich jaj. Rodzic umiera, dając ostatnie ciepło narodzonemu potomstwu. A dziecko to przyjmuje rolę gwiazdownika. To straszne. Boże, mam nadzieję, że Kratewa go nie dorwie. The Mahrisik. Oh, now you open. Tabitha? Yes, Vic, I hear you. Our TA? Its real name is the Mahrisik. Some sort of unique creature, one of a kind. You've seen it? No, but... Vic. Huh? Are you all right there? Yeah, I just, found a hangar with a few escape pods, the old kind. We had them on Galileo 57. Oh, you mean the disaster? But it's weird. These pods, it looks like they lock from the outside. That's right. All the old models were like that. What? Those models are decommissioned now. Too dangerous. They all operate from the inside now. But yeah, they all used to be like that. Why? Vic? She locked it. What? Locked what? Vic? My mother. She locked the door of my pod. I always thought it was me. That I couldn't get the door open. That I missed something. Oh, no. All this time, I blamed myself. She must have realized how unstable the place was. She wanted to keep you safe. It was never your fault, Vic. She saved your life. She saved my life. Vic, we... I need to go. O kurde, to zmienia postać rzeczy. Mamy pogadać z Uchcim. A wy stworaszki już mi nie jesteście potrzebne. Ale damy wam drugie życie. Gachulki uratowane.
Chick, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Czy ja słyszałem coś, co miałoby mi pomóc? Nie. Z tej strony jesteś. Mam akta. Znakomicie. Słowa Michaela oznaczały się precyzyjną spójnością. Mahrasnik, ale to przecież ziemianko. Odczuwasz jakiegoś rodzaju dyskomfort? Twoja twarz? Nic mi nie jest. A więc, znałeś doktora Duponta osobiście? Współpracowaliśmy przy niezliczonych projektach. Jego obserwacje były niezawodne. Doktor był delikatny z natury. Tęsknię za nim? Marker jest nieobecny, lecz został po nim kształt. Od geometria życia. Wspomnienia. Twój wyraz twarzy wskazuje na powrót jakiegoś niechcianego wspomnienia. To tylko spekulacja. To nic takiego. Więc co z drogą do Nowej Lanii? Ach, jak wspominaliśmy, główną instrukcją wymagającej ambulatoryjnej interwencji jest metalowa brama. Proszę, weź ten klucz. Klucz to ma być ten wielki przełom? Leżał w trawie na zewnątrz. Chyba nie mówisz poważnie. Czasem przewrotne odkrycia występują tam, gdzie spodziewamy się ich najmniej. Możesz to powtórzyć? Cóż, dzięki. Nie, to my dziękujemy. Dzięki tym notatkom sfinalizujemy ponowną ewaluację operacji Ziemian na Ejwie. Nastąpi relokacja na stepy, a potem ekscytacja nieprzewidzianym. Czy byś chciał z nami polecieć? Drzwi mamy otwarte. I tu dosyć niebezpiecznie się zaczyna. Zamknięte od drugiej strony. O, właśnie, trolka. Czy my znamy już tą roślinę? No właśnie, nowa roślinka. Dobra, tu zrobiliśmy sobie przejście. Ale zakładam, że musimy iść w tą stronę. Albo może nie. W sumie trolkę dostaliśmy, więc nad czym się tu zastanawiam. Roślin. Co nas tutaj czeka? Musi. Tych jeszcze nie spotkaliśmy. Więc na pewno mogę je oczyścić. Kryścik pomaga na oczyszczanie mimo wszystko. I bym chciał pogłaskać jeszcze. A, to są te cztery ostatnie brakujące. Coś możemy z tobą podziałać? Możemy. Zrywy masz fajne. Dobra, się rozłączymy. Mamy tutaj chwaścik. I gdzie to było? Tutaj to było. Na razie przestajemy grać, bo musimy tutaj wejść. Medytacji.
never forget this place. No, miejsce piękne jest. I cała ta planeta, tylko szkoda, że zawinięcie jest. Jeden, drugi i trzeci. Trzy będziemy mieli zaliczone. Trochę smutna taka misja ratunku planety. No dobra, i sobie poszliśmy kawałek dalej. Bo mamy gdzieś tutaj Lanlanię nową. A, pewnie musimy pójść tędy i się tutaj dostać. A tu mam kolejne zwierzaki do ogarnięcia. Więc ja się tym zajmę. No jest jedno zatankowane ukończone, ale to jeszcze nie jest koniec naszych przygód. Oj. I to byśmy musieli jakoś się tego pozbyć. Nie wiem, który. Może ty? Ty nie. Zwierzaki ogarnięte. Jakieś nutki zostały. A my możemy się udać do nowej Lanlanii. Z tą drogą tutaj. Borek, dawaj fotkę. Czyżby mamy już drugi punkt umiejętności, czy jeszcze zabrakuje jakiegoś tam 5 punktów? A więc to jest nowa Lanlania. Mogę wejść? Hasło? Nie ma hasła. Naprawdę musicie uwielbiać ten żart. Jaki żart, Rzymianko? Bez hasła nikt nie ma wstępu, po to się je ustala. A więc nie żartujesz? Tak właśnie o nas mówią. Może jakaś podpowiedź? Nie wymożesz się, Ziemianko. Poważnie traktujemy swoje bezpieczeństwo. Pamiętamy hasła. Nie jesteśmy jak starzy Tylo, którzy namalowali je na tylnej ścianie swojej chaty. Zachowujemy należytą ostrożność. Też powinnaś się tego nauczyć. Oczywiście, przepraszam. A teraz spadaj. Back of the shack, huh? It'll be written in Nom. I can take a picture and show it to Nimar. Gdzieś mi coś dzwoni. To jest pewnie te hasło, nie? Nimar? Where are you? There's something I need to show you. I'm following your trail. Meet me in the rocks by this new Lanlania place. Wow. Co się tu dzieje dopiero? Punkt medytacji mamy. I dwa punkty do wydania. I can feel the calm of this place. Tam pewnie nas misja pokieruje, bo tutaj widzę, że mamy trolkę, ale od dołu do zrobienia. A tutaj jest Nimar.
Tu jesteś. Strażnik tej wioski to Palant. Musisz pójść ze mną i powiedzieć mu to hasło. Nie, nie, nie. Pokaż mi to. Nauczę cię. Ale z ciebie nerwus. Dobra, spójrz tutaj. Dobrze, co my tu mamy? O, rety. Ale przerażające to hasło. Naprawdę? Jak to brzmi? Musisz to wypowiedzieć tak. Aruma tibo nam tibo. Co to znaczy? Musiałbym udzielić ci solidnej lekcji językoznawstwa, żeby to wyjaśnić. To na pewno nie takie trudne. A więc, ten zwrot ma około 50 różnych znaczeń. Pierwsze to... Wiesz co? Chyba wystarczy. Powtórz tylko, jak to powiedzieć. Aruma tibo nam tibo. No dobra, jakoś to wygęgam. Co oznacza aruma tibo nam tibo? W skrócie, to jest w stylu nowa choroba, nowa rodzina. A żeby to było zrozumiałe dla ziemian, świeże przeznaczenie, świeże owoce. Ale owoce to wszyscy przyszli potomkowie życia na Ejwie. A przeznaczenie oznacza okropną chorobę. Czuję się, jakbyś mi robił lobotomię. O czym ty mówisz? Nieważne. Po prostu trzyma się wersji w języku namów. Pamiętaj. Aha. Dobra, idziemy te hasło powtórzyć. Cześć, to znowu ja, ziemianka. Znam hasło. Aruma tibo nam tibo. Niezły akcent. Dobra, wchodź, ale nie spuścimy cię z oka. No i jesteśmy. Tobie chyba wstrzeliłem fotkę przez dziurę. A właśnie, dwa punkty mieliśmy do wydania. Hanar, czas trwania plus 3 sekundy. O, to się nam przyda bardziej. Nazywasz się Grenar. Mogę cię o coś zapytać? Chodzi o Kamlo. Uparte Kamlo. Smutne Kamlo. Takie odnoszę wrażenie. Chcą zostać gwiazdownikiem, ale wielokrotnie nie mówiliśmy Kamlo. Dlaczego żaden gniazdlik nie wpełznął do nich ze źródła? Ale Kamlo nie słuchają. Ejwa. To Ejwa go nie błogosławi. To decyzja Ejwy. Ale dlaczego? Dlaczego? Wiem, że wódz jest trochę surowy, ale... Ziemianko, sama wiesz, co się dzieje z tym światem. On więdnie. To złota jesień Ejwy. My na mowie. Każdy z nas, my to czujemy. To nie jest pora na narodziny. Ale Kamlo nie chcą pogodzić się z prawdą. Pragną za bardzo. Bardzo nam przykro. To bardzo trudne. Czy nie możesz po prostu dać Kamlo swojego błogosławieństwa? Pozwolić mu spróbować ostatni raz? Kamlo tak naprawdę nie potrzebują naszego błogosławieństwa. Często proszą, a my je dajemy. Ale Kamlo i tak próbuje mieć gniazdlika. Każdego dnia próbuje na nowo. Robi to od lat. Jeżeli pójdziesz do źródła, nawet teraz spotkasz ten Kamlo. Pójdę z nim porozmawiać. Powodzenia. Okej, to tu jeden wątek mamy zaliczony. Kłaniam się wodzu Trillo. Ziemianka? Cóż za zaskoczenie. Wypowiedz, że tak prosto z mostu, ale darujmy sobie tego wodza. Nie jesteśmy żadnym wodzem, jesteśmy Trillo, po prostu Trillo. Przepraszam, wódz stary Lani powiedział, że okrzyknąłeś się jego rywalem, nowym wodzem. Miej nas w opiece, Ejwo, ten spór to czysta głupota. Dawno temu pewna sprawa poróżniła nas i wodza Kamlo. Sprawa, która była ważna dla nas obu, czyli jak najlepiej edukować gniazdliki. I teraz my, Maruba Lan, jesteśmy podzieleni, to niedorzeczne. Ale nie dołujmy naszej gościni jeszcze bardziej. Co cię sprowadza do nasze bagna? Cóż, długa historia. Ale teraz bawię się w listonoszkę. Proszę, chyba wiesz, kto jest nadawcą. Mój przyjaciel o imieniu Nimar. Nimar? Na Ejwę. Nasz mały gniazdlik wrócił? Nimar to twój gniazdlik?
byli nim kiedyś dawno temu. Niemal uwielbiali eksplorować. Całe dnie przesiadywali w ruinach starszych, szukając pamiątek. Dla nas było to bez sensu, baliśmy się tych starych świątyń. Udzieliliśmy Nimarowi reprymendy, chcieliśmy, żeby Nimar byli tacy jak reszta, tacy jak my. Pewnego dnia Nimar przynieśli świecący kamień. Skrzyżeliśmy ich, Nimar pobiegli na stepy i zanim się zorientowaliśmy, brama się zamknęła. To dlatego tyle czasu mieszkał na stepach, całe lata. Och, Nimarze, zbyt wcześnie, żeby w takim wieku gniazdlik oddzielił się od swojego gwiazdownika. Długo obawialiśmy się, jak to mogło wpłynąć na Nimara i ich więź z Eivą. Ale chwila, skoro tu jesteś wraz z tym listem, to brama jest otwarta, Nimar przybył na Bagna razem ze mną, jest niedaleko. Musimy stawić czoła naszemu stydowi, to był błąd. Kochaliśmy Nimara, chcemy zobaczyć naszego gniazdika. Błagamy, ziemianko, przyprowadzisz do nas Nimara, zobaczą, co da się zrobić. Nimar, czy ty już tu jesteś? Nimarze, widziała się z Trillem i chcę się z tobą zobaczyć. Dziękuję, silna noga. Pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Nimarze, wróciliście. Zostawiam was na chwilę. Beck, I wanted to check in. Are you okay? Hey, Tam. Yeah, I'm good. Thank you. Okay, just making sure. Listen, I hate to ask, but Dr. Kratovas... I'm working on it, Tab. Don't worry. Thanks. Over and out. Cześć, jak się mają sprawy? Nie jest łatwo, ale to miłe. Dobrze jest znów porozmawiać ze swoim gwiazdownikiem. Nawet po takim czasie. Myślę, że dobrze mi to zrobi. Nam też. Dziękuję. Wszystko dla przyjaciela. Mam jednak niepokojące wieści. Zawsze musi być jakiś haczyk. Tu na Bagnach miałem przyjaciela w dzieciństwie, Ucupa. Zawsze uciekał, gdy wpadałem w tarapaty. Brzmi jak ta bita, w każdym razie. Tyle twierdzi, że Ucup trochę zbzikował. Zbzikował? Według Tyla zapuścił się do ruin na jeziorze. Otoczyły go zatrute wody. Wygląda na to, że mój stary przyjaciel nie chce się ruszyć i krzyczy Mahrasik, co jest absurdalne, bo Mahrasik? Muszę znaleźć tego całego Ucupa. O, dobra, jak wspominałem, jest gdzieś na jeziorze na północnym wschodzie, ale jesteś cudowny, Nimarze, muszę lecieć. Hej, tylko się pośpiesz. Musimy zbadać ruiny. Wow. Tyle czytania. To sporo jest. Jak na mnie. I jeszcze na mówienie podczas grania. Troszkę się język zaczyna plątać. Mimo dużej ilości wody. Nowe miejsce, łono Eivy. Najpierw medytację zrobimy. I'll never forget this place. Mówisz tak o każdym miejscu, gdzie jest medytacja. Kamlo, szaman mówił, że cię tu znajdę. Grenar to dobry nam. Opuścili Lanlanię z innymi, ale mają dużą wiedzę. Są silni. Posłuchaj, wodzu. Chyba to nie ty jesteś problemem, czyli szaman ci powiedział. Myślę, że Grenar może mieć rację. Nie chodzi o ciebie. Tylko o Eivę. Pewnie przez zwinięcie sprowadzanie na świat nowych gniazdników jest niemożliwe. A jeśli tak jest, to nie jesteś jedyny namem, któremu się to przytrafia. Wiemy, wiedzieliśmy od dłuższego czasu, ale to nie pomaga na tęsknotę. Więc nadal tu przychodzimy i siedzimy. Nadal czekamy. To musi być trudne. Kiedy nadzieja przemienia się w akceptację, ziemianko, kiedy się z tym pogodzimy? Cóż, chciałabym to wiedzieć, wodzu. My też.
Zostań chwilę z nami, Victorio Hamilton. Poczujmy tę łagodną ciszę po raz ostatni. Okej. Okay. A nic więcej nie mamy. Co nam się tutaj otworzyło? Oj. Okej. Okay. Ale tak naprawdę no to mamy inny cel. Mamy na oku te ruiny na jeziorze. Zwierzyna uratowana. To zawsze coś. Wow, jeszcze tu mamy. A tutaj mamy chyba naszą bazę. W sumie nie naszą, a... Apteczka czwarta, pięknie. No i tutaj jakoś nie trzeba się dostać. Skoczek, kopacz, czy może... Ciebie. Ty jesteś od tego, dobra. Ty jesteś od tych, dobra. Czyli się będziemy potrzebowali. Ty robisz to. Teraz potrzebuję ciebie. Do rozwalenia tych elementów. A teraz potrzebujemy nas samych. A, i tu jest tylko teleport. Tam jest punkt medytacji. Jeżeli tak, to chętnie bym zrobił. A rzeczywiście, medytacja. Czuję, że bardzo szybko osiągniemy maksymalny poziom. Ale ty to idź na dół. A dobra, sobie poradzicie. Was tą trójkę mogę odesłać. A z tamtą trójką jeszcze zobaczymy, co do zrobienia mamy. Ta trójka być bardziej przydatna niż sądzę. Damy tę rolkę. Niuik. Włączmy generator. Oh.
Tu mamy ten posążek do zbadania. Dwa punkty. I dwa punkty byśmy w tego doma dali. Elegancko. To teraz tylko potrzebujemy trzy punkty na ten nieograniczony łańcuch. Później tutaj coś jeszcze mamy i na koniec to. Bo rośliny dają tyle, że nie czuję potrzeby zbierania ich podwójnie. Wiecie co? Tą trójkę też mogę odesłać, bo mi nie jest potrzebna. A my zobaczymy się za chwilę. Muszę Musiemu zrobić jeszcze fotkę. Bo nie zrobiłem po odkażeniu. What a beautiful creature. That shroom has weirdly calm eyes. It doesn't seem very shy. Hey, hold on. Ten niuik chyba chce nam pokazać, gdzie jest. Ucup. Hej, hej, ty jesteś Ucup? A kto pyta? Pomóż ci się stamtąd wydostać. Nie ruszymy się stąd ani na krok. O, dobra, hej, słyszałeś o Mahra. Mówiliśmy, że nie ruszymy się stąd ani na krok, dopóki ten bałagan nie zniknie. Twój bałagan. Co? Mój bałagan? Ale ja nic nie zrobiłam. Przecież jesteś ziemianką. Tak, ale... Posprzątaj swój bałagan, ziemianko. Zatruwasz Bagnę, zatruwasz Eivę. Zatruwasz świętą Mahrasik. Och, Mahrasik. Powiesz mi, gdzie ją znajdę? Ty mi powiedz, brudna trucicielko. Przybywasz na Eivę, budujesz swoje wielkie stacje badawcze, wyrzygujesz toksyny. Nie podoba nam się to. Co ty nie powiesz? Powiedz mi, gdzie jest ta stacja badawcza. Naprawię to. Zatrzymam wylewanie toksyn. Naprawdę? Obiecuję. Dobra, w porządku. Jest w dole na południowym wschodzie. Potrzebujesz karty dostępu. Czekaj. Mam, a teraz powiedz mi o Mahrasik. Muszę posprzątać swój bałagan, jadowita palantko. Hej, to nie było miłe. Nie obchodzi nas to. Boli nas gardło. Wystarczy tej gadaniny. Hej, hej. Lepiej się zajmę się tym, o co prosi ten krzykacz. Kolejna stara placówka Alew. No dobra, to musimy pójść do placówki Alew. O, słodka. Look what we got here. No i tutaj mamy tę rolkę. A przy okazji mamy punkty doświadczenia. Jak niewiele już nam brakuje do... osiągnięcia poziomu. Ucupkowi fotki nie zyknąłem, ale na razie nie musimy. Tego bym chciał. Tylko nutka. Ja coś pokręciłem. Dobra, szum będzie miał już chyba wszystko zaliczone. A, tu ile ich jest? Nie tak to miało pójść.
też nie jest obszar nasz. Tym dwóm będzie trzeba faty cyknąć. My się możemy rozłączyć. Idziesz? No właściwie to lecisz, a nie idziesz. Z tymi dwoma bym chciał pogadać. Pepar. Lili. No hej panowie. Hej, co porabiacie? Eparze, spójrz, ziemianka przybyła, by dołączyć do naszej imprezy. Yuppie, chcesz trochę soku szum? Ziemianko jest zrobiony z fermentowanego... Ach, nie, podziękuję. Co świętujecie? Życie i wszystko, co po nim następuje. Święto chwasty nie daje dom, Yuppie. Nie przejmujecie się zagrożeniem? Jakie więdnięcie stanowi dla waszej planety? Zagrożeniem? Wiemy tylko, że jest czas na martwienie się i czas na zabawę. A my sami i nasz kumpel Epar dobrze wiemy, który czas jest teraz. Będzie lepiej przetrwać to wiednięcie niż w nożu Ewy. Yuppie. Ciekawka. Nożu Ewy? Tak nazywacie tę formację wulkaniczną? O, hej, wy ludzie, zawsze macie przy sobie ten teges. No wiesz, stuk, puk, czasie, stój. Chodzi ci o parad, tak. Zrób zdjęcie nam i naszemu kumplowi, co? Śmiało. A wiecie, że już macie fotkę? Trochę niepokojnie wasza niefrasobliwość w kwestii biednięcia. Ale wygląda to, że naprawdę dobrze się bawicie. Naprawdę? Pokaż nam. Tak, spójrzcie, tutaj jest zdjęcie. O, Ewo, Liliwa, jesteśmy tacy samotni, co? Chwilę temu wasza dwójka była najszczęśliwsza na świecie. No super duet. My nie jesteśmy duetem, jesteśmy tercetem, trójcą, triumviratem. Dobra, słuchajcie, wiem, że wy na mowie uwielbiacie długie ludzkie słowa, ale musicie mi to normalnie wyjaśnić. W czym problem? Problemem są Borek i to, że Borek tu nie ma. Gdzie są Borek? Ci, uspokój się. Masz na myśli tego rzędliwego strażnika w Nowej Lenlanii? Och, tak, bardzo rzędliwego. Tak, chodzi o Borek, a chcielibyśmy, żeby Borek też tu byli. Razem byliśmy niezlikami. Razem zaczęliśmy żyć na Ewie i chcemy razem je zakończyć. Zostawmy to zdjęcie. Pójdę porozmawiać z Borekiem. He, ale Borek są tacy uparci. Boreka nie da się nakłonić do zabawy. Nigdy w życiu. Jak ziemianka taka jak ty sobie z tym poradzi? Użyję czegoś, co nazywa się FOMO. Okej. To o tej placówce mówił. Tu sobie zrobiliśmy skrót do tej startowej lokacji. To jest to, co mówiłem, że tu będzie jakiś kwestik. Ale zanim tam pójdziemy, to ja bym chciał dokończyć kwestik z tym Borekiem. Borek. Hej Boreku, pamiętasz mnie? Nie, nie pamiętamy jedynego człowieka, którego kiedykolwiek spotkaliśmy. Żadnych skojarzeń. Sarkaz to okropna rzecz. Jest to symbol naszej niecierpliwości. Czego chcesz? Spójrzcie na to. Rozpoznajcie swoich starych kumpli. Epara i Liva to próżniaki. Powinni przygotować się do podróży na stepy, a nie pić sok szum na... Gdzie zrobiłaś to zdjęcie?
Na jakimś dymiącym pagórku chyba nazwali go nożem Ewy. Czyli pamiętali, gdy byliśmy gniazdnikami, często odwiedzaliśmy to miejsce. To była nasza kryjówka. Nasze schronienie przed obowiązkami, gwiazdownikami, przed zmartwieniami. Brzmi idealicznie. Tyle, że wtedy nie nazywaliśmy tego nożem Ewy. Nazywaliśmy to tył. Och, proszę, nie psuj tej chwili. Dużo wtedy żartowaliśmy, było zabawnie. Jeśli chcecie wiedzieć, oni za wami tęsknią. Może zrobicie sobie przerwę. Nowa Lanlania nigdzie się nie wybiera. Cóż, wybiera, ale jeszcze nie teraz. Myślisz? Czemu nie? I tak mamy już dość pilnowania tej głupiej bramy. Dzięki, Ziemianku. Nie jesteś taka zła. Do zobaczenia. O, nie musimy akurat do nich wracać. A więc tak. Dalsze części zrobimy w kolejnym odcinku. Czyli tutaj się wybierzemy w następnym odcinku. Wrócimy sobie pewnie później tu, oddamy zadania. I później gdzieś też będzie czekała przygoda jeszcze z jednym regionem gry. Coś tak strzeliło, jakby gdzieś coś tutaj było do podniesienia. No, ale na tą to by było wszystko. Grał z wami tylko, zostawcie jak konkurenta, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!